Dzień dobry, cześć, witajcie. Od razu wchodzimy już do Liberation. Cześć, witajcie, ja jestem, czy witacie wy. W pierwszym odcinku z gry Assassin's Creed Liberation. Gra jest znakami wydarzeń historycznych, jest oddziałem fikcyjnym, zaprojektowane, opracowane i stworzone przez wielokulturowy zespół wyznający różne wierzenia i religie. Ubisoft. Ogólnie tak, rozpoczynamy Liberation, nie ma dniem przestoju, pod tyranii króla Waszyngtona. Zaczynamy od razu, tak? Też od razu wchodzę do Liberation, bo tam wiem, że było dużo... Fajnie to wygląda. Tam było bardzo za głośno. Tutaj też jest za głośno, dlatego musimy to pościchać. Niestety nie miałem bardzo opcji, więc... Głosy dajmy na 8, muzykę na 4, efekty też na 8. Na pewno działa? Działa. Tak na pewności. Tak. Okej. Okay. Trzeba włączyć napisy. Krew. HD. Papierowa biel. Sterowanie mało ważny, interfejs, wszystko zostawiamy. Ogólnie tak, rozpoczynamy sobie Assassin's Creed Liberation. Ogólnie, no co, nie ma dniu przestoju po terenie króla Waszyngtona. Prawda, dla mnie to było 2 tygodnie przestoju. I w tym momencie zostały 3 dni do końca samej terenie króla Waszyngtona. Jeszcze 3 dni odcinków, więc co, zaczynamy Liberation, co ja mam gadać, tak? Ogólnie jest to gra, która wyszła jakby po trójce przed czwórką, co nie? Czyli tak kolejnościowo było 3-4, 3 Liberation 4, tylko że wyszło to na początku tylko na PS chyba Vita lub PSP i zostało to przeportowane tutaj w wersji tutaj tej remaster HD na konsolę. Zapowiada się na razie fajnie, jest to połączenie pomiędzy czwórką, bynajmniej z tego co wiem, ma dużo nawiązań już do czwórki, i połączenie z trójką, a znalazłem się w tym pakiecie z trójką, ponieważ tutaj dosłownie jest Connor na chwilę. Liberation dzieje się w tym samym momencie, w tym samym czasie, co trójka tam jest. Końcówka trójki dzieje się w tym samym czasie, co Liberation i trochę po trójce też się dzieje. No, gra z tego, co mam wiedzieć, jest na około 10 godzin. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc zaczynamy z story. Rozpocznij nową grę. Niech będzie Aveline. Jak się tak nazywa? Jowisa. Connect with the past. Odkryj historię. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpré. An 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Wiesz, coś ten głos? Powered by Abstergo. Ten głos kojarzy mi się cholernie z Minerwą, Junoną, coś ten proszę z tych. To jest chyba sekwencja Diana, mi się zdaje. 3, 4. Czytywanie. Po graficznym na razie nie ma tragedii. Wygląda trochę, że to jest lekko z pramy, jakby wzięte nie z tej konsoli na pewno. Takie ulepszone, ale widać coś. Proszę zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle widzę, że już jest problem z zapisem. O, działa. Jak on biega. W ogóle jest chyba nowy problem. Patrzcie, jak on jest upośledzony, jak biegnie. W sensie z tego co ja słyszałem, oglądałem sobie recenzję Ukłaza czy innych przyportowanej, chyba nie remastera jeszcze, tylko wersji samej HD. Bardzo widać uproszczone animacje i mimikę, bo na ekranie PSP, czy tam tego nie pamiętam Vita, chyba była Vita, a nie PSP. Nie było tego aż tak widać, ale to było widać, jak to zostawili, na przykład te uproszczone animacje, jak ta kura biegnie, jak... No właśnie tak dziwnie trzęsie na boki, jak widzicie, o!
Góra tak nie biegnie, dziwnie machając skrzydełkami. Perfect for plantation work, monsieur. Look at this one. Hard working, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health and all, not counting the missing toes. Mama? Dobra, trzeba dogonić matkę. Nie wiem dlaczego widzę. Zdaje mi się jakbym. Mimo wiem, że gra ma zasadę, to tak jakby było wszystko inne. Mama! To się okaże, że to nie jest matka. Jest biała. To było bardziej. Pardon, madame. You there! Dantling pest! I'll have you arrested! Co to za matka, która ma nie zauważyła, że jej córkę. Pali. No. Narzami niewolników. Przytrzymaj kółko, aby przejść w pozycję parowania i odbijać się takie wody. Widzę, że już jest z asasynem. A kiedy wróg atakuje, naciśnij kółko, aby skontować następnie. Takie szybkie widzę samolucze. Dobrze się rozpoczyna. Sterowanie takie, że tego trudno ogarnąć jedną ręką. Fajnie, że się regenerujesz czasem życie, spoczko. Co to jest jakiś... wizja? Czy to naprawdę jest taki gościu? Czemu to mi się obok, by się to obok zapisał znaczek jakby starego z takim... Aveline? Ma chérie, you were shouting again. Was it a nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie, shh. Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. Nawet przybrana, a prawdziwa to co z nią? No, nie gadaj, że zgubiła dziecko w taki obwiózł sposób, gdzie było widać, jak odbiega. Do you worry too? Did you forget me? Or are you gone? In any case, the night has better uses than sleep. Czemu się jej nagle zmienił głos? Chodźcie. O, no, no. Przybrana matka chyba o tym nie wie, o takim stroju. O, znaczek Assassina Brotherhood. Co? No, no, no. Strój na spoczko. Zim. Ten dźwięk mi się podoba. Czemu za każdym razem patrzcie, jest ten znaczek taki wczytywanie zapisu i ten samozapisowy ma taki wykrzyk, nie wiem co to oznacza. Baza danych. Aveline de Grand Pierre. Idź do gołębnika. A, czyli to jest stary system z typowego... Stary system z Brotherhooda jeszcze, z dwójki. Szukaj gołębnika, we have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guys, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Znajdę się w zeszczytu katedry. Fajnie jest samouczek pod względem, że pokazuje mi...
te punktowo, fajne są te punkty oznaczone. Biegacz potrafi jeszcze. Dużo nie minęło od ostatniego czasu. Będę, żeby tu mi nikt nie patrolował po dachach. To będzie spoko, ja się będę bawił. Przejdę szczerze. Myślałem, że już nie trafię, szczerze. Tak, właśnie to są rzeczy, które pamiętam, one się nie zmieniły od trójki. To jest plus minus stosunek, bo nigdy tutaj się nic nie zmienia, ale to jest takie, że wiesz po prostu, jak to będzie wyglądać pod względem sterowania. Raz grałeś, to od dwójki dasz radę. W praktyce od dwójki się nie zmieniło sterowanie parkurowe. Chyba w Valhalla też się nie zmieniło. W sumie to było jakoś, bo nie pamiętam dokładniej. Jaka zmiana nagle pogody? No też pierwszy raz gramy kobietą, zaczynamy od tego w serii Assassin's. Ubisoft przedstawia grę autorstwa Ubisoft Sofia. No, oraz Ubisoft Montreal. Liberation HD. HD. Jeszcze to powinno być dopisać, dopisać powinien być remaster. Ziemiasta to po prostu jest lepsza oprawa graficzna, jest to PS4, tutaj tak ładnie to było dorobione. Cały czas nie zaznaczaj ten... Ej, dobra. Aha, czyli tu jest mój punkt na przebranie. Dobra, zejście może tu jest? Jest. Synchronizacja! Nożysz. Wiecie, że ja tam wrócę. Wiecie, że ja tam wrócę. Są takie trzy znaczki, jakby kogoś w tym takim stroju teraz kapitańskim, jak jesteśmy. Drugi po środku, który trudno mi określić. I jest ten taki znaczek jakby stroju, taki jakby z związanymi włosami stroju. To chyba są właśnie stroje, bynajmniej tak zakładam. Mówię, trudno mi określić, jak to mi wygląda na stroju, skoro teraz jesteśmy takim skapelnikiem i on jest rozpoświetlony, tutaj ćwiartka jest wypełniona na... pomarańczowo, dwa są jakby zgaszone, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przybierz postać niewolnicy, dobra, zsynchronizuj. Mój pierwszy raz gramy tutaj kobietą w całym asesynie, chociaż tak słabo, że to jest chyba tylko wersja poboczna, a nie taka główna co na serii, bo w głównej osłonie pierwsza zagłościła, nie licząc chyba Syndicate, gdzie było bliźniacy chłopak dziewczyna, to chyba dopiero w Odyssei. Kanonicznie postacią, jaką powinniśmy grać, była kobieta. O, wykrywają mnie już. Zobaczy jej. Wykrywają mnie, jak tylko podszedłem. Już to widziałem, o. Aveline jest najsprawniejsza w walce we wcieleniu asasynki, w którym może korzystać ze zdolności zabójców serii. Asasynka zawsze jest otoczone rozgłosem i szaleńcy szybko ją zauważają, dlatego ten pasek jest tak na jedną czwartkę wypełnioną. A asasynki należy przekupić skorumpowanych urzędników używając dowolnego wcielenia. Asasynka może się swobodnie spinać. Patrz, jaka zmiana, no. Wcielenie damy jest sobie w walce i ma ograniczone możliwości korzystania z broni i narzędzi. Dama jest w stanie zauroczyć i przekupić strażników. Rozgłos damy rośnie wolniej niż w przypadku innych wcieleń, a ponieważ rozgłos damy należy zabić świadków, używając dowolnego wcielenia. Dama nie jest w stanie skakać, spinać się, ani biegać sprintem. To już jest pewnie tragedia. Wcielenie niewolnicy jest słabe w walce i ma ograniczone możliwości korzystania z broni i narzędzi. Niewolnica potrafi wtapiać się w tłum i w grupy robotników, albo, albo nosząc skrzynię. Aby obniżyć rozgłos niewolnicy, należy zrywać plakaty z informacjami o nagrodzie. Niewolnica może swobodnie biegać, dobra? Czy tak, ty nie możesz nic pod bieganiem sprintem wszystkim, ty możesz swobodnie biegać, spinać się. Swobodnie biegać, ty możesz tylko swobodnie się spinać, ty masz... No dobra, wyszedłem, nie chciałem, przypadkowo. Pamiętaj jeszcze raz. Przybierz postać niewolnicy. Dobra. Tam widziałem jakiś pasek na 3 na dole, nie zwróciłem też na to uwagi. Chyba niewolnica, no. Przynajmniej może walczyć. Ten dała mnie, nie wiem czy będzie. Kolega pewnie mnie zmusi do tego, bo już to słyszałem, że będę musiał, gra mnie zmusi do tego, żeby od czasu do czasu każdego stroju korzystać, a najgorsze jest to, że z co więcej jest do dupy stroju. Dosłownie. A delivery will arrive at the plantation. A perfect cover.
Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. Czemu tak wszyscy na mnie patrzyli? Teraz nie wykrywacie takie pytanko. No się muszę z tym robić. Tu jest jeszcze ktoś taki dziwnie oznaczony, takie coś. Krawie. Dobra, te plakaty do zrywania będą łatwiutkie. Tam widzę chyba gościa oznaczonego jako cel. Fajnie, że się może skinąć. Ja mam pytanie, tak spowodnie typowo, spowodnie czy nie? Tak nie do końca spowodne to nie jest, dobra. Jakby zajmie się jakby biegła z uporem. No zobaczmy, co z tego wyjdzie. O, to jest dobra, ten znaczek jest, że on jest na dachu. Okej, czyli niewolnica to też z czasem ten poziom będzie wyglądał. Nie jest może przyjemne. Spoko, ja idę po tą skrzynkę, może jakieś pierwszą walutę dostanę. Jak fajnie jest oznaczona, to jest powrót widzę do dwójki. Z tych skrzynek, takich poddaszkach, fajnie to wygląda. O, 1500? Uhu. Bogata dziewczyna. Ja widzę, że niewolnicy co sekundę wpakuje poziom poszukiwania. To chyba dlatego, że ja skaczę po dachach. Tak mi się zdaje. Zobaczmy, będę próbował biec drogą i czy mi to wskoczy po chwili, jak będę sobie spowodnie z permitem. No, gdziekolwiek wskoczyłem przed tym poziom. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, 1000. Dobra, sorka, sorka. Zerwę plakat stąd. Nie, tu go nie ma, dobra. Na razie jest niski poziom, więc będę biegł pierwszy, jaki napotkam, tego zerwę. Najgorzej, bo widzę ludzi na dachach, co nie jest dla mnie przyjemnym rzeczą, ale przez taki nie jestem zbyt często. A tu jest plakat ten, tam dalej nie widzę. O, handlarz bronią. Dobra, odkrywamy sobie naszą też mapę, fajnie. Może mi na razie nie ruszyć. Zobaczymy, czy będzie ruch w momencie, gdy wepchnę się gdziekolwiek. Na razie będę starał się tego nie robić, choć no, widzę punkt jest wyżej. Mimochodem to widzę. Pieniędzy dostaję dużo, ale zobaczymy, jakie będą ceny. Bo ja jestem przyzwyczajony, że to było w Assassinie w dwójce, na przykład te ceny były praktycznie zerowe. Tak, parkuję gdziekolwiek i po prostu się odpalę. No. Ja. 50. Nie jest już tak dużo, ale zawsze dużo. Zobaczcie, jak skaczę nią, spinam się, to od razu wskakuje mi poziom poszukiwań. Szczerze, to będzie irytujące na dłuższą metę. To będzie na dłuższą metę irytujące. Zdało, zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie finalnie. O, dobra. Rozumiem, stare sposoby... Tylko się włoży. Stare sposoby... Z każdym nawet spięciem mi ten poziom skakuje, to długo nie mogę skakać, bo będzie problem. Myślę, pan tacy taka, aby cię nie wykryto. Mogę przejść przodem? Zrobienicy wolnie wykrywają niewolnicę, jeżeli nie się one skrzynią. Ale wykrywają. Minimalny poziom rozgłosu dla asyny, kiedy nosi jeden. Dobra, zobaczymy, czy mnie będą wykrywać. Postaram się. No, wykrywa mnie, ale to jest naprawdę wolno. No to jest akurat naprawdę wolno, to nie jest coś takie problematyczne.
wszystko to nie jest aż tak problematyczne, jak mi się zdawało, że będzie. Niestety ten sprzęt jest fajny, ale patrzę, że poziom go złą na zasadzie 2, na tej damy 1. Nie wiem, jak oni to połączyli kropki, że ona ta. No ważne. I to na niewolnicy 1 będę musiał pozbywać plakaty, to będzie łatwe. Cenę pozabijać trudniejsze, przekupić. A mam już kasę, w sumie no. How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt. Today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Oj, nie mam skrzyni. Tania, po drzewach umiesz? Spoko. Umiesz, warto wiedzieć. Na zadane plantacje. Jak mało z mapkę odkrywamy. No, że zapowiada się spoczko. Tylko ten stroje zostawiam, co z tym będzie dokładniej. Spadaj z dołem. Ok. Jak mapa wygląda? Nowy Orlean 1765. Mały ten Nowy Orlean. Zobaczymy. On spróbuje nie schodzić z dachu. Znaczy, by tego tak gra chciała. No, szybciej mnie wygrywa. No tak... O, ten typ jest. A jeszcze, że szybciej mnie wygrywa tak 3 razy przynajmniej. Bo wtedy przyszedłem z nami spokojnie i nawet się do tej 1/3 nie wypełniła, tu już było blisko. 1/3. Fajnie jest to zacząć takimi kropkami. Szczerze? To nie jest żadna innowacja, ale tak mi się to podoba. Wiecie, nawet... Co nawet o tym nie myślicie? Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help! Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Guards! Hurry! We've got rats in the barn! Dobra, zaczynamy robotkę. Zerowy etap życia. Z życia masz bardzo mało, z tego co widzę. I can't take no more. His terror is over, Therese. Stay with me. We must hurry. Ogólnie z tego co widzę, ona ma bardzo mało życia. Abele? Jakoś tak? Zapomniałem. Szybko się regeneruje, to jest plus, ale życia ma go melko, no. Życia ma bardzo mało. No dostałem jednego czasu na pysku po robocie. Aveline, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not to your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would... In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman,
A slave. Badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits. In a wagon. Outside. In the street. Evelyn! Don't be cross! I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse! You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. Szczerze, nie wiem, co mi się zdaje, ale czy mi się zdaje, czy... jak ty masz na imię, bo cały czas zapominam. Bazy danych po prostu, osoby. Aveline the Grand Père. Madeleine the Lisa. Nie znam tego języka, francuski chyba to jest. Cholera wie, jeszcze teraz pewnie obraziłem jakąś nację, mało ważne. Aveline the Grand Pre. Ogólnie zauważyłem teraz, że Aveline ma takie nastawienie z tym. Czy jakby dobrze udaje. Tutaj jest taka, wiecie, taka spokojnie porywcza. Tutaj w stroju asasyna prawie brak słów było, dosłownie brak. W niewolnicy coś tam powiedziała, a tutaj z powrotem w strój damy i tak. Taka, wiesz, taka młode dziecko. No, przepraszam, dziękuję bardzo, przepraszam. Na tej zasadzie, jeszcze najlepiej nie wiem, czy mi się zdaje, czy ona zmienia akcent i zmienia się głos, czy po prostu są różni aktorzy. Przez chwilę był inny, teraz też był inny, a później uszy robią filmy, chwatają. Dobra, tutaj będziemy kończyć. Przełączę, przez to zdamy rośnie wolniej niż pozostałych wcieleń. Spoko. Plakaty se zerwę przy okazji. Aha, bo dobra, bo mogę zrywać to i ogarniać, żeby... Dobra, czy mogę zrywać na innych postaciach, żeby na przykład ogarnąć. Nie było nic, będzie łatwo, bo to są zrywalne starych afisz, czyli wszystkie trzy systemy, co były kiedyś na jedno, mamy podzielone na trzy. Czyli przepływanie władzy na asasyna, zrywanie afiszy na niewolnicę i na damę, zabijanie celów. No dobra, spoko Maroko, spoko oko, tylko trudne będzie, bo ona chyba nie może zabijać. No, zdarwimy ten plakat i kończymy. No, nawet spoczko. Tutaj wiecie, tak wygląda. Jak typowa dama, no. To mi się bardzo podoba, że ona w zależności od stroju zmienia wszystko, dosłownie. To już mi się podoba, w sensie idzie w stroju niewolnicy, taka przybita włosy związana w takiego koka, ten kok wygląda trochę na brudnego, trudno mi określić, czy to w sumie był kok tak dziwnie pozabijany, jak to wygląda. Sekundę później Aveline przebiera w stroju asasyna, też tak zwinięty kok, tak jest taki bardziej minema stylu, jestem niepocieszona, taka neutralna minowo, nie jest smutna, nie jest nic, taka, wiecie, że tak patrzy na ciebie spod byka teraz i tak idzie w innym stylu, tak? Tak łapami przy sobie, tak macha fajnie, przebiera się na damę, tak ładnie, łapki przy sobie, uśmiechnięta, od ucha do ucha, całkowicie zmienia po prostu jest całkowita zmiana modelu. Włosy teraz takie, trudno mi to określić, i tak te rączki, patrzcie, jak ona jeszcze ma tak na wysokości trochę wyżej niż pas jedną i drugą tak na wysokości jako pod pasem. A w każdym stronie wygląda inaczej, to tak inaczej to wygląda. No. Dobra. Ja się na razie przestałem zachwycać. I co, kończymy? To byłoby na tutaj, byłem Riczką. No jeszcze coś papa, mam jeszcze jedną rzecz do sprawdzenia. Serio, ty nie umiesz się spinać, biegasz tylko takim wolnym trampem i tylko schodami, nawet jest taki płotek cię pokonuje. No to super. Dobra, na razie najcześć. Pa.